Cześć! Oczekiwanie zakończone! Przed Wami kolejny odcinek Play of the Game moich widzów z gry Overwatch. Wiem, że wielu z Was na to czekało, wiele dostawałem komentarzy i wiadomości. Bartek, nagraj w końcu Play of the Game, no to jest. Przed Wami kolejny odcinek, ale zanim zaczniemy, mam dla Was bardzo ważną wiadomość, a to jest konkurs. Do wygrania będzie ta wspaniała figurka od Funko Pop Tracer, czyli Smugi. Wiem, że tam po drugiej stronie kamery jest wielu mainów Tracer, także dla Was to jest wyjątkowa gratka. A co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Nic prostszego, subskrybować mój kanał i w komentarzu pod tym filmem napisać biorę udział. Ja w przyszłym tygodniu wybiorę jedną osobę i do niej się odezwę, żeby wysłać tą wspaniałą figurkę. Przed Wami znowu 10 rewelacyjnych zagrań, które ja wybrałem na ten tydzień. Oczywiście, jeżeli chcecie wziąć udział w takim odcinku, to link zgłoszeniowy znajdziecie w opisie tego odcinka, także zachęcam do przesyłania Waszych zgłoszeń. Mam nadzieję, że będziemy trochę krócej czekać na następny odcinek niż ostatnio. To zabieramy się do roboty. Przed Wami 10 zagrań na początku w kolejności losowej, a potem już uporządkowane od 10 do 1 miejsca. Miłego oglądania! No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Krzysi jako Genji. Zobaczcie, jak dobrze ultować Genjim. Tutaj akurat nie było combo z Zarią, czyli no jednym z lepszych komb, ale sami zobaczcie, ładne wyczekanie, odpalenie ulta i sieka na maksa. 6 zabitych, czyli cała drużyna wyeliminowana. Dobra robota, Krzysi. Mortopona zawsze na propsie, a przekona nas o tym Arstoczkanin jako Junkrat. Zobaczcie, jak fajnie rzucić Mortoponę. Bum! 6 zabitych, cała drużyna wyeliminowana. Dobra robota. Reinhardt nieczęsto dostaje zagranie meczu, a tym razem DZ Gaming E11 jako Reinhardt. Zobaczcie, jak fajnie zamiatać młotkiem. Puszczony ult i zamiatamy. Co prawda niedużo zabić bezpośrednich, ale myślę, że dużo udziału w tych zabójstwach i ładna eliminacja drużyny. Teraz coś, czego ja się chyba nigdy nie nauczę. Chicken jako diva i pięknie rzucony ult ponad dachami na mapie Hollywood. Zobaczcie, jak to dobrze robić. Leci bomba. Boom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zabić i jeden udział. Cała drużyna wyeliminowana. Fary dawno nie było, a jeszcze zagranie meczu Fary bez ulta. Tym bardziej Marvel 666 jako Fara. Zobaczcie, jak ładnie eliminować Farą. Jedno zabicie, jeden udział, zabija kolejna postać. To jeszcze nie koniec, kolejny kill. Jeszcze jeden. I tyle, cała drużyna wyeliminowana, myślę, że wózek dopchnięty do końca. A co się stanie, kiedy Doomfist wejdzie nam na plecy? Sami zobaczcie, Gostomiak jako Doomfist i piękna eliminacja. Pierwszy dostał Mac Hanzo. Ach, tutaj może to ogłuszenie nie do końca dobrze puszczone, bo nikogo nie złapało, ale to nie powstrzymało Gostomiaka od eliminacji innych członków drużyny przeciwnej. No a teraz Fifciu Filip jako trupia wdowa, chyba jedna z najbardziej skillowych postaci. Zobaczcie, jak pięknie się dają headshoty. Bam, pierwszy dostał Junkrat, teraz Łaska, Bastion i na końcu Genji. Nie pozwolił nawet przeciwnikom wyjść z respa. Kolejna eliminacja całej drużyny, tym razem Piotr 568 jako McCree, ult i celne strzelanie, to jest dobry rezultat. Miło południe. Atakować cel! Bardzo piękna eliminacja, 6 killi, cała drużyna wyeliminowana. No i jak widzę mojego maina Lucia w zagraniach, które mi przesyłacie, to muszę je pokazać. Tym razem Kunosik jako Lucio. Zobaczcie, jak się pięknie spycha. Co prawda to jest najlepsza mapa do spychania, ale trzeba też umieć. Dwie zepchnięte na początku postaci, teraz jeszcze Zarya i na końcu Łaska zabita już pistoletem. Bardzo fajne zagranie, 4 kile Lucie. Mówiłem, że Reinhardt rzadko dostaje zagrania meczu, a w tym odcinku są ich aż 2, ale zobaczcie, Smoczela Jan jako Reinhardt i to, co on tutaj narobił, to jest, myślę, godne zagrania meczu. Tutaj jeszcze Hanzo puścił smoka, ale jak widzicie, wszystkie kile są smoczego Jana, czyli naszego Reinhardta. Zabicie jeszcze diwy w powietrzu. Bum! No to oto 10 propozycji dzisiejszego tygodnia. Myślę, że wszystkie zagrania Wam się podobały. Ja miałem niemałą zagwozdkę, żeby teraz to uporządkować od 10 do 1 miejsca, wybrać zwycięzcę, 2. i 3. miejsce. Zobaczcie, jak to poukładałem i dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie.
Bez szans. Dwóch zabitych. Trzech. Czterech zabitych. No to koniec tego długo wyczekiwanego odcinka z Play of the Game Overwatch moich widzów. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie i widzimy się niedługo na następnych filmach. Do zobaczenia!